Siemaneczko, dzisiaj jest dzień, w którym siedzę w studio. Przede mną, jeszcze tego nie widzicie, jest rozłożone moje nagłośnienie. Czyszczę, rozbieram, konserwuję i wyciągam wnioski. Z czego wyciągam wnioski? Ano z pierwszego fuck-upu sprzętowego, jaki zdarzył mi się na ostatniej sobotniej imprezie. A już wam nakreślam, o co w tym wszystkim chodziło. Słuchajcie. Tego dnia realizowałem dwie usługi. Pierwsza usługa to była... to był taniec w chmurach. On był mniej więcej tam od godziny 17, ta rzeczywista usługa. Natomiast drugą usługą była oprawa muzyczna jako zespół muzyczny Oasis balu karnawałowego o godzinie 20 w miejscowości Osiek, tutaj koło niedaleko mojego domu, jakieś 15 km od domu. No i słuchajcie, zorganizowałem sobie to w taki sposób, że sobotę w pracy miałem wolną, potem wstałem rano 9, spakowałem sobie busika, o 11 byłem na sali, rozłożyłem sobie całą scenę na tej sali, gdzie występowaliśmy jako zespół Oasis o 20. Rozłożyłem sobie tam całą scenę, skonfigurowałem światło, skonfigurowałem nagłośnienie, rozstawiłem sobie nowe roll-upy, porobiłem sobie fotki od razu. Godzina 14, test wszystkiego, wszystko działa perfekcyjnie, klawisze, mikser, procesor, końcówki, wszystko działa, świeci, show gotowe, wpadać na scenę i grać. Jak się potem okazało? Niekoniecznie. To było mego zaskoczenie. Potem pojechałem na do Głogowa zrealizować usługę tańca w chmurach, tam skonfigurowałem sobie wszystko, maszynę podłączyłem, zalałem wodę. Poczekałem półtora godzinki, aż się nagrzeje, bo to wszakże duża maszyna. Usługa wyszła rewelacyjnie, zrobiłem to bezstresowo, bez napinki. Wolałem ten sprzęt rozłożyć na tej sali w Osieku dużo wcześniej, żeby nie gonić na ostatnią chwilę, bo potem się okazało, że i tak bym nie zdążył w godzinę całej sceny rozłożyć. Więc do czego zmierzam, o tym wam zaraz powiem, natomiast tchnęło mnie, żeby nagrać ten odcinek, następująca myśl. Słuchajcie, nie mam czasu, żeby kręcić osobne filmy o pewnych tematykach. No nie zawsze mam na to czas, przede wszystkim czasu mam teraz mniej, więc pomyślałem, że po prostu wezmę komórę, pokażę wam, co robię na co dzień, co teraz aktualnie porabiam, co sprzątam, co czyszczę, co przerabiam, co u mnie słychać. Dowiecie się ciekawych rzeczy, a na pewno czegoś ciekawego się nauczycie, bo na błędach ludzi warto uczyć się, na błędach obcych ludzi najlepiej uczyć się samemu, no ale wiadomo, że na własnych błędach nauczy się tego najlepiej i ja na własnym błędzie nauczyłem się, po pierwsze, żeby mieć zawsze jakiś sprzęt w pogotowiu, a po drugie, żeby no mieć zawsze alternatywę, żeby mieć zawsze jakieś wyjście z danej sytuacji. I oczywiście to wyjście było, więc witam cię w takim może pierwszym vlogu, no i po prostu o tym bardziej, co zrobić, aby uniknąć fuck up. Słuchajcie, część druga mojej historii jest taka, że przyjechaliśmy na salę, 19:30, wchodzimy na scenę, włączam listwy zasilające, głowice ruchome uruchamiam, startują końcówki mocy, podłączam mikser, startują końcówki mocy, mikser, instrument, wszystko, mikrofony, wokalizer, wszystko, na koniec zawsze włączam procesor dźwięku, zapalił się zielony ekran, pojawiło się logo i tyle. Oczywiście wiecie, zimny pot, człowiek się trzęsie, ludzie już na sali, a tu awaria. Najgorsze co może być, tym bardziej, że sprawdziłem wszystko wcześniej. Byłem o 14, wszystko działało, grałem sobie, śpiewałem, no wszystko naprawdę działało. Co zrobić w danej sytuacji? No bardzo dobrze, że mam zestaw pasywny, który jest oparty o dwie końcówki mocy, dwie końcówki niezależne. Jest to największa zaleta tak naprawdę, bo nawet jak będzie awaria jednej końcówki mocy, to jestem w stanie z jednej końcówki mocy napędzić sobie góry doły. Jak mi padnie mikser, to jestem w stanie dzięki składowi dwuosobowemu tylko śpiewać z Genosa, wokalistka może wpiąć mikrofon w Genosa, możemy wpiąć mikrofon nawet w procesor dźwięku i zmiksować sobie ten dźwięk na procesorze, to nie jest żaden problem. Natomiast nie byłem przyzbrojony i ubezpieczony na awarię procesora dźwięku. Procesor dźwięku w moim systemie przede wszystkim rozdziela pasmo pomiędzy górne rejestry też i górne głośniki zwane górkami, satelitami też często i pasmo dolne, które idzie do subwoofera.
I niestety moje końcówki mocy nie posiadają krosownic wbudowanych, nie posiadają DSP. Jest to sprzęt, który jest bardzo wydajny, ale jednocześnie przystosowany do pracy z procesorem dźwięku. Mój mikser, który używałem dotychczas, była to analogowa Yamaha, tak naprawdę power mixer, który został mi jeszcze z lat 2010, model EMX5016CF. On też nie posiadał wbudowanego crossa. Żebym mógł rozdzielić pasmo, to znaczy odciąć niepotrzebne pasmo, wysyłając częstotliwości na dół. Jedyne co mogłem zrobić, to napędzić górki z końcówki mocy, która była do tego przeznaczona oczywiście, a na dół, czyli na bas, wysłać pełne pasmo. No możecie sobie wyobrazić, że jak się wysyła pełne pasmo na 18-calowy głośnik, no to nie ma mięsistego basu, tylko jest takie klepanie, dźwięk w studni gdzieś schowany i tak dalej. Oczywiście te dolne rejestry są przetwarzane na maksa, natomiast pojawiają się tam niepotrzebne częstotliwości, gdzieś około 200-300 Hz, no które po prostu powodują, że ten dźwięk brzmi jak kaszanka i kibel, a wcześniej z procesorem dźwięku brzmiał super selektywnie, pasmo było podzielone, mocne, klarowne, wyraźne i miało to powera. Natomiast no, na pocieszenie jest to, że mam duży zasób sprzętu, mamy wypożyczalnię sprzętu imprezowego i w garażu miałem aktywne nagłośnienie, nie miałem go na busie, nie spodziewałem się, że będę miał awarię. Miałem je w domu, w garażu. Kochana żona na szczęście była w domu. Telefon za 30 minut miałem aktywne górki mojej Yamaszki, które używam na wynajem i na bardzo mikromałe sztuki, już postawione na statywach. Jak to wyglądało? Górki grały pasmem tak jak trzeba, też bez crossa grały pełnym pasmem, tam docelowo i trochę crossuje. No dół grał pierwszy blok pełnym pasmem dużo ciszej, więc tego basu było bardzo, bardzo mało, żeby nie było słychać tej nędznej jakości dźwięku. No tak zagraliśmy pierwszy blok muzyczny. Blok muzyczny graliśmy tak długo, dopóki nie przyjedzie żona z drugim zestawem nagłośnienia. No i potem przepięliśmy te Yamaszki na górę. One są pełnopasmowe, więc tam grało mi i basem, i środkiem, i górą. Oczywiście no nie był to taki mięsisty bas jak z mojej osiemnastki tutaj, którą zaraz zobaczycie, którą wam pokażę. Natomiast było to już coś, co dało się bardzo fajnie, komfortowo słuchać. Resztę uzupełniło to ta osiemnastka, która grała pełnym pasmem, trochę ciszej. Dało się imprezę zagrać. Imprez nie położyłem, ludzie skakali na maksa. Wszyscy zadowoleni. Poszły gdzieś tam pozytywne opinie, polecenia. Oczywiście wrócimy tam w to miejsce, bo naprawdę impreza była rewelacyjna, ale żeby nie. Ten zapas, który był w garażu, byłoby dźwiękowo naprawdę słabo i naprawdę ciężko. I teraz z tego miejsca jest tutaj dla was troszkę lekcji. Moja sytuacja byłaby bezproblemowa, gdybym w końcówkach mocy miał wbudowany cross, albo na mikserze miał wbudowany i funkcję podzielenia pasma, czyli też crossownicę. No dzięki temu, że miałem te Yamaszki w garażu, czyli był to sprzęt zapasowy, nie położyłem sztuki, bo tak naprawdę byłoby słabo. Natomiast największą bolączką mojego systemu okazało się to, że musi pracować z procesorem. Nie mam żadnej innej alternatywy. Więc awaria tego urządzenia była dla mnie najgorsza w dany dzień. I to się stało. Awaria żadnego innego urządzenia, no może poza Genosem, którego nie przyjmuję w ogóle do serca, że będzie awaria. Stąd używam też tylko flagowców i gram tylko na flagowcach. Tyros 4 mnie nie zawiódł przez 8 lat chyba, to Genos też mnie nie zawiedzie na pewno przez 4-5, potem przyjdzie pora na nowy. Natomiast stąd lekcja dla was. Bądźcie przygotowani na różne awarie. Miejcie w zapasie przewody zasilające, przewody sygnałowe, zapasowy mikrofon, duży zapas baterii do mikrofonów bezprzewodowych, bo nigdy nie wiecie, kiedy te baterie się skończą. Ciężko mieć na zapasie drugie nagłośnienie, ciężko mieć na zapasie końcówkę mocy, lecz wiem i na swoim doświadczeniu się przekonałem, że jest to bardzo ważne i niestety bardzo potrzebne. Ja pracuję na, można powiedzieć, wysokim sprzęcie, na wysokiej półki sprzęcie, na zawodowym może sprzęcie, na takiego chałturnika oczywiście. I nie spodziewałem się awarii, że coś takiego się stanie. Niestety stało się i tylko dzięki doświadczeniu, dzięki wiedzy, jak mogłem wykorzystać mój sprzęt i dzięki temu, że miałem na zapasie dwie paczki aktywne, nie miałem ich na busie, nie byłem przygotowany, byłem w garażu, nie upołożyłem sztuki, uratowałem ją. Więc naprawdę, przygotowani bądźcie na wiele różnych sytuacji, które wyjdą w trakcie. Oczywiście, no nieprzygotowani jesteśmy na awarię naszego samochodu, którym jeździmy, tak? No ja mam też drugi w zapasie, no ale niech się to stanie w trasie 100 km od domu 200. No są sytuacje, których nie da się zaplanować i
za nie nie możecie się winić. Natomiast był... Mógłbym się lepiej przygotować na tą awarię, która mi się stała teraz w sobotę. I z tej właśnie przyczyny kupiłem sobie teraz cyfrowy mikserek Berego XR18. Ten mikser umożliwia mi podzielenie pasma pomiędzy górę, pomiędzy dół, czyli pomiędzy gdzieś tam basy i te częstotliwości wyższe, tak aby komfortowo głośniki nie przetwarzały częstotliwości, których po prostu nie muszą. Oczywiście jestem świadomy, że nigdy nie zastąpi to procesora dźwięku. Jak tylko mój procesor wróci z naprawy, to ten procesor zaistnieje w tym systemie i będzie dalej to rozdzielał, a mikser wróci do dotychczasowej roli zwykłego miksera. Natomiast w razie awarii procesora będę w stanie z powrotem wrócić do setupu dzielącego mi częstotliwości i nigdy nie położę tej sztuki. Jak skończy się mikser i się uszkodzi, to zrobię to bezpośrednio z Genosa, wepnę go w procesor, też ogarniemy imprezę. Czy też konsolę, wepnę prosto w procesor, ogarniemy imprezę. Mikrofon wepnę też prosto w procesor, czy w Genosa. No nie ma żadnego problemu, będę przygotowany na każdą awarię poza awarią instrumentu. No wtedy będzie sobie trzeba radzić jeszcze inaczej, więc chcę, żebyście wiedzieli, że zdarzają się różne sytuacje, różne awarie i żebyście na moim doświadczeniu trochę się nauczyli, że warto być na wszystkim przygotowany. Podczas dzisiejszego rozbierania konfiguracji przeprowadzam również takie okresowe czyszczenie sprzętu. Czyszczę maskownicę z kurzu, obudowę sobie wyczyszczę, nagłośnienia, gdzieś tam poprawię jakieś delikatne zarysowania, może czarnym markerem, żeby tego nie było widać. Mamy lakierowane na czarno nagłośnienie wykonane z drewna, więc tutaj zdarzają się zawsze obicia. Drewno się dużo łatwiej obija niż plastik, jest miększe, no ale też jak wiadomo akustycznie dużo lepiej po prostu brzmi. Więc drewniane nagłośnienie bardzo polecam, ale czarny marker doskonale się przyda do tego, aby sobie delikatnie ubytki gdzieś tam zamalować, jak nie mamy takiej dedykowanej farby pod ręką, takiej ja to nie mam, więc czyśćcie swój sprzęt okresowo, chociaż raz w sezonie, przynieście go do ciepłego miejsca, poświęćcie mu chwilę, bo będzie to procentowało na pewno przede wszystkim ładnym, scenicznym wizerunkiem, bo nie ma nic gorszego niż jakieś odrapane, brzydkie statywy, nagłośnienia i cała reszta. Najgorzej to wygląda, jak jest brudne, okurzone i jeszcze na to świeci światło, wtedy wszystko się pokazuje. No a druga kwestia jest taka, że taki sprzęt pewnie będzie się grzał mniej, jak będą czyste maskownice. Będzie po prostu służył wam dłużej i być może bezawaryjniej. Więc nie jest to filmik ustawiany, poza tym, że wziąłem telefon i gimbala i nagrywam dla was i mówię kilka fajnych, ciekawych słów. Widzicie, nawet włos mi się na głowie jeży, nie żelowałem głowy, zarostu nie ogoliłem, mam roboczą koszulkę, bo siedzę właśnie w studio i pracuję jak zwykły, szary człowiek, a może nie szary, bo etat po etacie, praca po pracy, Robocop Robocopem jest i zostanie. Taki już mój los, taki już mój żywot, taki już jestem i takie sobie życie wybrałem. Mam nadzieję, że te filmy są dla was wiarygodne, no są naturalne, nieudawane, stąd zobaczcie, jak wygląda moje studio. Ono jest właśnie, można powiedzieć, w rozsypce, gdzieś leżą śrubokręty, tutaj leży sprzęt. Proszę bardzo, sprzęt, który właśnie sobie będę czyścił. Na biureczku też jakieś przewody, kable. Spójrzcie tutaj, tutaj odkurzacz. Też jest to bardzo przydatna rzecz w czyszczeniu końcówek mocy. No naprawdę, wziąłem telefon, nagrywam dla was film, abyście mogli trochę ciekawej wiedzy z tego wyciągnąć. I mam nadzieję, że taki odcinek też wam się przyda, bo wszakże oglądający Akademii Keyboardu, muzycy, muzykanci i ludzie, którzy grają imprezy zarobkowo, nie tylko w zaciszu swoich czterech ścian. Pozdrawiam was serdecznie, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboard Life.